Cześć, witam Was w kolejnym filmiku. Dziś druga część serii Co warto kupić w Rossmanie. I jak widzicie po tytule, będą to tusze do lens oraz jedna paletka do oczu. Więc bez zwłoki zaczynamy. Przypomnę Wam tylko, że promocja dotyczy produktów do makijażu i obowiązuje w dniach 9-18, minus 55 dla osób, które posiadają kartę klubu, a minus 49 dla pozostałych osób i minimum musicie kupić 3 produkty, trzy różne produkty, czyli 3 produkty z różnym numerem N. Zacznijmy może od paletki, bo paletkę mam jedną i jest to paletka, na którą wszyscy polowali podczas ostatniej promocji. Jest to paletka Modern z Vibo. Jest to paletka, która w regularnej cenie kosztuje 40 zł. Natomiast na promocji znajdziecie ją oczywiście taniej. W środku znajdziecie 15 kolorów. Ona jest inspirowana paletką Modern Renaissance z Anastazji. Jak widzicie, to jest 15 kolorów. Macie i jasne odcienie, i takie czerwienie, rudości. Są kolory matowe, kolory błyszczące. Pełen opis tej paletki wraz ze zdjęciami znajdziecie na blogu. Link zostawię Wam na dole w opisie, więc serdecznie zapraszam. Uważam, że jak za 20 zł, osoby początkujące albo osoby, które lubią mieć dużo palet, duży wybór cieni, mogą kupić sobie tą paletkę. W paletce te kolory pomarańczowo-różowe, one według mnie podczas nakładania na twarz tracą troszeczkę, na powiekę tracą troszeczkę swojej pigmentacji, one się gubią i one nie chcą za bardzo współpracować z innymi kolorami, więc one lekko powieją. Ale jeśli je pomieszacie z jakimiś innymi odcieniami albo podbijecie innym kolorem, pewnie dadzą radę. Ten jest fajny na całą powiekę. Ten złoty super sprawdza się, on się nazywa Dirty Mary. On się sprawdza na środek powieki jako rozświetlenie albo na wewnętrzny kącik. Tak samo jak ten tutaj złoty. Więc jeśli znajdziecie te paletki, to serdecznie Wam ją polecam. I teraz przejdźmy do odżywek do rzęs, bo ja prawie podczas każdego malowania rzęs stosuję odżywki i teraz polecę Wam tę odżywkę z Eveline. To jest odżywka SOS Lash Buster, 8 w 1 bodajże. Nie, 5 w 1. Ona jest z olejkiem arganowym. Ona oczywiście jest biała, jak każda odżywka, i ma silikonową szczoteczkę. Już Wam pokazuję. Myślę, że wyostrzyło. Ten produkt fajnie nakłada się na rzęsy, zostawia taką białą powłokę i potem ten tusz wygląda na rzęsach według mnie lepiej, dlatego używam go zawsze przed nakładaniem tuszu do rzęs, nigdy jakby na wieczór, jako odżywkę taką wzmacniającą. Polecam Wam też taką zieloną, białą wersję z zieloną zakrętką, ona też jest fajna jako odżywka, ale na razie stosuję tą i naprawdę jestem z niej zadowolona. Po nałożeniu tej odżywki stosuję tusze do rzęs i tusze, które mogę Wam polecić podczas tej promocji, a których nie mam przy sobie, to na pewno jest tusz z Lovely. Ten taki żółty Plump Up Mascara bodajże. Tą maskarę zna każdy. Jak na 14 zł w cenie regularnej, czyli za 7 promocji, naprawdę bierzcie. Ona ma silikonową szczoteczkę i ona jest w kształcie takiego banana. Fajnie podkręca rzęsy, nie pogrubia ich według mnie za bardzo, ale podkręcenie i wydłużenie jest na plus. A tutaj z maskar, które mam w ręce, chciałam Wam polecić tą L'Oreal, to jest False Lash X-Fiber. To jest tusz do rzęs, który składa się jakby z dwóch etapów. Pierwszy etap, już Wam pokazuję, to taka szczoteczka w formie klepsydry, którą jakby nakładacie na, no, którą tuszujecie rzęsy i ta część wydłuża rzęsy, lekko je podkreślając i pogrubia je. Natomiast ta druga część, której za bardzo nie lubię, bo ta druga część ma włoski. Ona jest troszeczkę wygięta w banan,
nie wiem czy to zobaczycie, ona już jest taka włochata, nie jest to silikon i ona ma na końcach włoski, nie wiem czy kamera to pokaże, pokaże to, że ona ma włoski i te włoski osadzając się na rzęsach wydłużają je. Jedyny minus jest taki, że ta maskara, jeśli troszeczkę nieumiejętnie to zrobicie, jeśli za blisko też przejedziecie do oka, to te włoski wpadną wam do oczu i będą was po prostu te oczy bolały, piekły. Będziecie po prostu czuły dyskomfort. Co nie zmienia faktu, że tuż naprawdę wydłuża te rzęsy i je pogrubia i bardzo fajnie je podkreśla. Więc cena regularna tego produktu to jest ponad 60 zł, więc polecam wam, jeśli jesteście ciekawe tego produktu, kupić go teraz, będzie za 3 dyszki. Tutaj mam kolejny produkt z L'Oreala, to była swego czasu nowość chyba w ubiegłym roku. To jest L'Oreal Paradise i to jest tusz do rzęs, który już wam pokazuję jaką ma szczoteczkę. Ona jest dość duża i ona jest również taka tradycyjna, nie silikonowa. Tusz jak dla mnie fajnie sprawdzał się na samym początku, gdy był bardziej taki mokry, bo super wydłużał i super pogrubiał. Naprawdę te rzęsy były jakbym miała doklejone sztuczne. Ja bardzo zwracam uwagę na rzęsy, uwielbiam je podkreślać, więc no, tusz do rzęs ma duże dla mnie znaczenie, a ten był na początku naprawdę fajny, ale jedyny minus tego produktu to to, że on szybko wysechł. Nie wiem o co chodziło, ale wysechł i potem już ta aplikacja nie była taka... Te rzęsy były nadal podkreślone i nadal wydłużone, ale aplikacja już nie była taka komfortowa i taka... Nie sunął ten tusz do rzęs tak po tych rzęsach, jak sunął na początku. Co nie zmienia faktu, że naprawdę daje efekt wow. On był również porównywany do tej maskary Better Than Sex z Too Faced. Tamtej nie miałam, ale tą naprawdę wam polecam. I tutaj mam dwa produkty z Belle. Nie wiem, nie jestem właśnie pewna, czy te produkty jeszcze są w szafach Belle, ale pokażę je wam. Pierwszy to są w ogóle Belle. Pierwszy to jest seria Hypoallergenic, a to jest maskara Long Volume. A druga to jest seria Secretale i to jest Lash Sculpting Mascara. Zacznijmy może od tej. Ta jest w matowym opakowaniu. W ogóle one mają opakowania takie same pod względem wizualnie, jednak to jest błyszczące, to jest matowe. Ten Secretale, to tutaj już wam pokazuję, ma taką silikonową szczoteczkę, dość dużą, taką takiego bananka, takie jajeczko. I fajnie aplikuje się tuż do rzęs, ale mam wrażenie, że ona nie wydłuża za bardzo, ona nie pogrubia za bardzo rzęs. Ona je lekko wydłuża, ale efekt, który daje jest bardzo subtelny, bardzo słabo widoczny. Jeśli nie lubicie takich dramatycznych rzęs, takich jakbyście miały sztuczne rzęsy, takie wrażenie sztucznych rzęs, to ta maskara jest dla was, bo ona wam nie zrobi takiego dramatycznego efektu na oczach, tak jak poprzednie, bo nie wspomniałam, nie osypują się te tusze, bo dla mnie to też jest bardzo ważne, żeby pod koniec dnia nie mieć efektu pandy. One się nie osypują, nie jakoś bardzo nie schodzą z rzęs, dlatego jestem z nich bardzo zadowolona. I ten drugi tusz do rzęs z Belle, ten seria Hypoallergenic, to już jest, w ogóle ten tusz jest przebadany okulistycznie, że spokojnie możecie go używać mając soczewki i tutaj już jest szczoteczka ta tradycyjna i ona jest bardzo płaska jak widzicie i ma niewielkie włoski. Tą maskarą według mnie również nie uzyskacie bardzo dużego pogrubienia, również uzyskacie taki subtelny efekt, ona fajnie wydłuży rzęsy. Lekko je tylko pogrubiając, nie bardzo. I to nie jest taka formuła bardzo mokra, ona już jest taka lekko suchawa, więc jeśli takie preferujecie, no to ten tusz będzie dla was. Już wam tutaj pokazuję jak on wygląda. Więc tak, to wszystkie chyba tusze, które mam przy sobie i które chciałabym wam polecić i chciałabym was zachęcić do kupienia ich podczas promocji w Rossmanie. Były kiedyś jeszcze tusze z Rimmela, które używałam, więc no, do tej szafy też pewnie zajrzę i zobaczę jakie nowości tam czyhają.
Dajcie mi koniecznie znać, jakie tusze wy mi polecacie, abym wypróbowała. Może jest jakiś tusz, którego jeszcze nie miałam, a który wam skradł serce. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach. Zapraszam was również na bloga i na Instagrama. Koniecznie dajcie kciuka w górę i zasubskrybujcie kanał. Do następnego, pa!